Przyjechaliśmy w sumie tutaj z taką duszą na ramieniu po pierwszym przegranym meczu, niby dość wyraźnie 3-0 z Goczałkowicami. Ten mecz praktycznie wyglądał tak jak ten mecz tutaj z Jednością Kosztowy. Głupie bramki żeśmy potracili, 44, 50 i 90. Praktycznie to było to samo, później żeśmy tam gonili. Mecz w sumie był z lekką przewagą kosztów gospodarzy, ale myślę, że w drugiej połowie żeśmy trochę krwi napsuli gospodarzom i mogło być różnie, aby Goro ukuł drugi raz po rzucie wolnym głową. To mogło być ciekawie, tak? Dobra. Dzięki. Witam serdecznie, pozdrawiam sympatyków kosztów, zarząd cały. No cóż możemy powiedzieć, przeciwnik w pierwszej połowie ustawił nam się
w defensywie, głęboko cofnięty, trzeba było dużo się pograć tą piłką, przytrzymać. No, posiadaliśmy tą piłkę, udokumentowaliśmy to zdobyczą bramkową, jedną, później drugą. Niestety straciliśmy też bramkę do szatni po jednej z akcji, która poszła lewą stroną. No trudno, troszkę nerwówki w drugiej połowie, przeciwnik troszkę nas zepnął. Myśmy generalnie też byliśmy ustawieni bardziej defensywnie, żeby ich wciągnąć do siebie, a wyjść z kontrą. Mecz walki od 70 minuty, no i w ostatniej minucie doliczonego czasu gry strzelamy na 3-1. Myślę, że pierwsza połowa dla nas, druga połowa na równi. Cieszymy się z trzech punktów i oby szło to tak dalej w kolejnych meczach.